4,5 miliona uczniów wraca dzisiaj do szkół. W szkołach z podwójnym rocznikiem są dwa programy nauczania i osobne klasy dla absolwentów podstawówek i gimnazjów. My już przenosimy się do Wysokiego Mazowieckiego na Podlasiu, bo tam dziś ogólnopolska inauguracja roku szkolnego z udziałem ministra edukacji. Na miejscu jest Michał Buraczewski. Jakie jeszcze zmiany czekają uczniów w tym roku? O czym Michał Buraczewski, bardzo dziękuję. A sam minister edukacji powiedział, na pewno w przyszłym roku będzie podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Rozmawiałem o tym z premierem i ministrem finansów. Tak Dariusz Piątkowski mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Polska oddała hołd ofiarom II wojny światowej. W Wieluniu, na Westerplatte i w Warszawie odbyły się uroczystości w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny. W Warszawie podczas międzynarodowych obchodów spotkali się światowi przywódcy. A więc wojna. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Odwiedza Polskę w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przed hotelem, w którym przebywa wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ze swoją małżonką, jest Natalia Karapuda, o której spotkają się obie pary prezydenckie. Jaki jest program tego spotkania? O czym Natalia Karapuda, szczegóły na pewno na naszej antenie. W serwisie to wszystko. Bardzo dziękuję. Za chwilę program. Minęła dziewiąta. Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Dzień dobry. Na początek brawurowy sukces polskich koszykarzy na Mistrzostwach Świata. Na przekór ścianom biało-czerwoni po dogrywce pokonali gospodarzy Chiny 79-76. Tym samym w swoim drugim meczu zapewnili sobie wyjście z grupy i awans do drugiej rundy Mistrzostw Świata. Gabriela Jóźwiak. To nie jedyny sukces sportowy Polaków. Mamy też siatkarski i o nim też powiemy w panoramie, ale nie tylko. Pierwszy dzwonek to dziś. 4,5 miliona uczniów po 2 miesiącach przerwy rozpoczęło nową przygodę, tym razem z nauką. I uczniów, i nauczycieli czekają zmiany. Jakie dokładnie? O tym Daniel Jagielski. Polska jest jednym z naszych najistotniejszych sojuszników i jednym z największych graczy w sprawach międzynarodowych. Stała się Europejskim Centrum Dyplomatycznym, mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy dotyczyły współpracy i bezpieczeństwa, nie tylko militarnego. Łukasz Miąsik. Szerokim echem odbiły się na świecie przemówienia wygłoszone w Polsce w czasie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tym to prezydenta Niemiec z prośbą o przebaczenie i odpowiedzialności Niemców. Jednym z jej przejawów były obozy zagłady, o czym w 80. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof. Joanna Pilszyk. Za 6 tygodni będziemy już po wyborach parlamentarnych i będziemy wiedzieć, jaki będzie skład nowego parlamentu. Na razie znamy najnowszy sondaż, według którego do Sejmu dostałyby się 4 ugrupowania. W panoramie niedługo o siejącym spustoszenie huraganie Dorian, a także... Jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej w sobotę, ścieki z lewego brzegu Wisły trafią do oczyszczalni Czajka. Wojsko kończy budowę mostu pontonowego, który umożliwi przesyłanie nieczystości. Małgorzata Gałka. Koło Nowego Sącza z niewiadomych przyczyn ciężarówka zjechała wprost na przeciwny pas ruchu i czołowo uderzyła w autobus. Poszkodowanych jest około 30 osób, w tym 15 nastolatków. Jeden z pasażerów autobusu, 80-latek, zmarł na miejscu. Anna Morawska-Borowiec. 8-letni chłopiec to pierwsza ofiara huraganu Dorian. Żywioł pustoszy Bahamy. Zniszczył tam 13 tysięcy domów. Amerykańskie władze ogłosiły obowiązkową ewakuację ponad 1 miliona mieszkańców wschodniego wybrzeża. Elżbieta Byszewska. Informacje na bieżąco właśnie w panoramie na ten temat, a po panoramie jak zwykle, także i dziś, przynajmniej w tygodniu, panorama opinii w studiu już goście. Posłowie Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Oraz Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry. Ta rozmowa już za chwilę w TVP Info. W panoramie dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Za chwilę, mam nadzieję.